witam i o zdrowie pytam. U was też jest tak ciemno dzisiaj, że aż chcę się wyszukać najlepsze thrillery i oglądać po kolei. Ale jest jeden thriller, który nigdy nie zawodzi i to zdecydowanie Rolnik szuka żony. Po tym jak haker Matthew ujawnił największy spisek sezonu, a może i największy w historii całego programu, już nic nie będzie takie samo. Zemsta odrzuconej kandydatki, która korzystając z nieznanego numeru podesłała mu zdjęcia konwersacji zwane przez Matthew'ego screamami, nigdy nie smakowała tak gorzko. No popatrzcie tylko na Manowską, jakby jej napchali anyżu do buzi tak się krzywi. I tutaj część z was zwróciła uwagę, że to są screeny krzyku, pełne wołania o pomoc i o pomstę do nieba. Stąd też screamy, jakby wszystko się zgadza, a nawet jeśli nie, to ja bym nie śmiała z retoryką Matthew'ego polemizować, bo gość faktycznie wciela się w tego śledczego przez większość czasu. Widać, że on się przykłada do tego, żeby zdemaskować gang niezainteresowanych, który wprowadził nielegalnie zakaz konkurencji u niego na chacie, nie rozumiejąc, że takimi rzeczami to miała zajmować się niewidzialna ręka rynku Adama Smitha. W sensie najpierw palec, potem ręka, bo tak powinna przebiegać eskalacja, a bez tego cała ta wizyta i eksperyment społeczny totalnie nie miały sensu. Cytując Józefa z siódmej edycji, jak można poznać kobietę nie dotykając jej, a jak ją dotknąć, skoro nie próbuje nawet cię wyrwać? A umówmy się, że mocno się chłopak postarał. Bieluśka koszula, najlepsze szelki. Aczkolwiek jeżeli dziewczyny faktycznie obgadywały jego gospodarstwo, to mogło mu się zrobić przykro, zwłaszcza, że widać, że chłopak się postarał jak umiał na ich przyjazd, trzy takie same komplety pościeli, trzy identyczne kocyki i nawet te trzy pojedyncze łóżka. Wątpię, żeby miał na chacie trzy takie same jedynki. Rozumiem, że mógł się wkurzyć, aczkolwiek nie jestem pewna tych screamów, o które dopytywała go Manowska, bo z tego co on mówił, to tak jakby ktoś wysłał mu to bezosobowo. W sensie, wiadomo, zaufana osoba z nieznanego numeru. Czego nie rozumiesz? Ale chodzi mi bardziej o to, że jest tekst, ale bez podziału na osoby, jakby ktoś wyciął albo ukrył kto co mówi, bo Mati nie wiedział, czy Martyna brała udział w konwersacji, ani co od kogo wyszło. To już jest mocno podejrzane, także ja bym temu hakierowi tak nie wierzyła na zaufane słowo. Aczkolwiek ja dzisiaj nie o tym, to tylko takie przemyślenia, którymi nie chciałam wam zawracać głowy w poprzednim filmie. Ja dzisiaj o Tomku i jego wybrańce Zuzce, a właściwie o tym co dalej. Ale zanim do tego przejdziemy, chcę wam tylko przypomnieć, że misterny plan Zuzy został opisany w zeszłotygodniowym odcinku, który podlinkuję wam na końcu filmu. Dlatego też o jej napoleońskich zdolnościach strategicznych nie będę dzisiaj nawet wspominać. W każdym razie, tak jak was poinformowałam, związek zakończył się po spotkaniu Tomka ze znajomymi Zuzy, którzy jego zdaniem otrzeźwili mu umysł i powiedzieli całą prawdę na jej temat. Jak to się mówi? Jak się ma takich znajomych jak Zuza, to już i wrogów szukać nie trzeba. Ale to co zobaczyliśmy wyglądało jak wersja wydarzeń według Tomka, bo dostawałam maile od zaufanych osób obojga z opisem sytuacji i po stronie Tomka wyglądało to właśnie tak, jak pokazano to w odcinku. Ale wiecie, że każdy kij ma dwa końce i ten najwyraźniej też. Bo zaufane osoby z grona Zuzy twierdzą, że wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Jeszcze od czasu kiedy Zuza była na gospodarstwie u Tomka i wszyscy domownicy starali się udowodnić jej, że nie jest tam mile widziana, bo skreślili ją niemal od razu ze względu na jej wiek. Później natomiast nie kryli swojej dezaprobaty odnośnie wyboru Tomka, powątpiewając to, że Zuza już projektuje ich dom. Niech teraz idą i budowlańców przepraszają, którzy od 3 tygodni czekali na plan od Zuzy i przez niewiernego Tomasza go nie dostaną. Natomiast jeśli chodzi o te nieodebrane telefony, to zupełnie nieprawda, bo podobno nieodebrane miały być tylko kilka razy i to Tomek dzwonił, kiedy Zuza była w pracy, a ona później zawsze się do niego odzywała jak już miała telefon. I to wcale nie jest tak, że on jakoś bardzo szukał z nią tego kontaktu, wręcz przeciwnie. Zuza myślała, że może chociaż trochę się postara, ją poadoruje, napisze coś miłego, a on nic,
tylko kiedy plan wyślesz. Świętokrzyski brutal. Jeśli zaś chodzi o rozmowę z nieznajomymi, to według Zuzy i znajomych była to normalna rozmowa pełna wysoce inteligentnego sarkazmu, po której wszyscy mieli się donośnie roześmiać. A TikToker pokazał totalny brak poczucia humoru i nie tylko się nie zaśmiał, ale udawał, że wziął to na poważnie. Choć jak twierdzi strona Zuzy, tak naprawdę przez te 3 tygodnie rodzina suszyła mu głowę, że dokonał złego wyboru i on jadąc do Zuzy tylko szukał pretekstu, żeby z nią zerwać, i taki oto pretekst znalazł podczas tej rozmowy. Bo tak naprawdę Tomek tylko czekał, żeby mógł się legalnie bez czarno-PR-owego kwasu odezwać do Kasi, do której po tych 3 tygodniach od wyboru przekonała go rodzina. Mało tego, miał to zrobić jeszcze tego samego dnia, którego rozstał się z Zuzą, a już kilka dni później umówili się na spotkanie. Jak wiecie, Kasia była z województwa, więc spotkanie nie było dużym wyczynem. I to, że Tomek z Kasią, to ja wiedziałam, ale nie sądziłam, że produkcja to tak szybko zespoileruje, że pokażę w zwiastunie kolejnego odcinka od razu Kasię i Tomka idących za ręce, bo pokazali. Kasia ma niesamowicie wąską talię i to niemożliwe, żeby kto inny mógł być właścicielem tych pleców. Wiecie, ja to też tak trochę wypierałam, bo umówmy się, Kasia zasługuje na to, żeby być wybraną, a nie być kołem zapasowym, jak Zuzka pójdzie w balet. Ale mam nadzieję, że chociaż trochę się postarał i ją pozdobywał, żeby nie wyszło, że dziewczyna tak tanio skórę sprzedała i od razu się zgodziła. Tak czy siak, dobrze widzieliście, Tomek skontaktował się z Kasią, od razu po zerwaniu z Zuzką. Co strona Zuzki tłumaczy jako potwierdzenie tego, że nigdy mu na Zuzce tak naprawdę nie zależało, bo nawet nie próbował o nią walczyć, tylko skreślił ją grubą krechą i tyle. Ona mówi: to idę do domu, wiesz, a on nic, siedział dalej na tej ławce. Świętokrzyski brutal z TikToka. Aczkolwiek wiecie, jak to jest z tymi końcami kija? One czasem bywają niesamowicie skrajne. Aczkolwiek ja jestem bezstronnym syntezatorem, więc opowiadam wam obie wersje, bo to wy, drogie jury, decydujecie, która wersja jest według was prawdziwsza. No może nie tak totalnie bezstronną, bo w tej edycji zdecydowanie jestem Zedą i Justyną, bo to przeurocze i bardzo pozytywne dziewczyny, tam nawet nie ma krzty negatywnych emocji. No i jeszcze za hakierem od Screamów, Excel and Jab, my friend. Nie wiem, co byśmy robili w tym sezonie, gdyby nie ty. A tak z innej beczki, jakby Zuza wysłała list do Dave'a BMW, tylko to by było nielegalne, bo ona wtedy nieletnia jeszcze była, jak Dave występował, to pomyślcie, jaki to mógłby być udany związek. Wchodziliby wejściem ewakuacyjnym albo, jak to się mówi, wejściem dla VIP-ów do klubu w Czekanowie na złotą kartę Dave'a. Zuzce by to na pewno imponowało. Dave by czasem przyjeżdżał do niej na studia na melanż swoim BMW. Jeszcze wszystko przed nimi. Jak obstawiacie, kiedy zobaczymy ich razem na jakimś weselu? I jak myślicie, czy para Kasi i Tomka przetrwa? Czy nadal są razem? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A tymczasem wiadomo co? Wiadomo od kogo. Plum w rzęsę.